Obsia krew, jaki dziwolo! Jak boli! Czuję, że umrę. O co chodzi? Trzeba wam czego? Potrafisz wykonać odgromnik? Co takiego? Długi metalowy pręt. Trzeba było tak od razu. Ale pomyliłeś adresy. Ja jestem miecznikiem, a na dodatek poświęcam cały mój czas pracy dla zakonu. A jeśli wraz z zamówieniem złożę na twoje ręce datek na działalność zakonu? Powiedzmy 70 orenów? Niech będzie. Wróć później. Nie mogę się za to zabrać teraz. Wróć później. Teraz jestem zajęty. Chcesz pociupciać? Redańczycy to parszywi złodzieje. Lepiej na nich uważaj. Jacyś chętni na prom? Nilfgaardzkie towary są marne, ale tanie. Tak? Thank you.
Się zabrać promem. Przewieź czas to. Jesteś gotowy? Tak. Jakaś niespokojna. Co to było? Nie ma nic do roboty.
te ogromne kości. A tak, to właśnie mój dom. Czy to, co widzę na stole, to ludzka czaszka i mózg? Tak. Mięso? Tak. Talerze i kubek. Tak, jestem ludożercą. Ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć kanibal. Blado wyglądasz, może coś zjesz. Nie zasługujesz, żeby żyć. A tak się składa, że ja zawodowo tępię potwory. Wolnego! Zabić możesz mnie zawsze. Ale bardziej użyteczny będę żywy. Posiadam rozległą wiedzę i znam to bagno jak własną kieszeń. Z pewnością pomogę ci jeszcze w niejednej sprawie. Akurat w to uwierzę. Wystarczy, że wyjdę i uciekniesz. Za stary już jestem na ucieczkę po kolejnej wpadce. Nie próbuję cię oszukać. Fakty są takie... No dobrze. Możesz jeszcze pożyć. Bardzo dobry wybór. Jako dowód dobrej woli zdradzę ci przepis na eliksir. To się może przydać. Oj, starzejesz, dziadku. Dlaczego jesz ludzkie mięso? Bo lubię. Smakuje trochę jak kurczak. Jest bardziej pożywne. Kilogram ludzkiego mięsa to w przybliżeniu odpowiednik... Daruj sobie. Sam zapytałeś. Pragnę tylko zaznaczyć, że narzuciłem sobie pewne zasady. Na przykład nie jem dzieci. Podziwu godna zasadniczość. Nie ma co ironizować. Od czasu do czasu wrzucę na ruścik druida, ceglarza albo drwala. Bardzo cenię sobie mięso elfów. Jest aromatyczne i jakby z natury nasycone przyprawami. A krasnoludy? Łykowate i żylaste. Tak naprawdę próbowałem tylko raz i nie jestem do końca pewien, czy to rzeczywiście był krasnolud. Z zażenowaniem przyznaję, że stoczyłem o niego walkę z utopcem i trudno było jednoznacznie zidentyfikować krwawy ochłap, który przypadł mi w udziale. Wystarczy. Wedle życzenia, już milczę. Te ogryzione kości to kości człowieka. O, nie ma jak mózg na talerzu. Niedobrze mi. Czy to, co widzę na stole? Mięso? Tak. Talerze? Tak jest. Nie wiem, jakie racje ma... Dlaczego jesz ludzkie mięso? Bo lubię. Daru. Sam za... Podziwu go... Nie ma co... A krasnolud... Wedle życzenia. Nie zasługujesz. Wolnego. Zabić. Giń, potworze. Nie teraz, wnusiu. Thank you.
Nie.